Co mówią gwiazdy? Kosmogram Tyrmanda, sporządzony w 1963 roku. Horoskop sporządzony dla mężczyzny urodzonego 16 maja 1920 roku o 18:17 w Warszawie. Kosmiczna harmonia na moment narodzin, descendent Słońce-Księżyc. To znaczy, że w chwili, gdy urodzony wziął pierwszy oddech, Słońce znajdowało się w takiej samej odległości powyżej horyzontu Warszawy, jak Księżyc poniżej. Charakter, zdolności i los narodzonego są silne i wyraźne. Na jego przeznaczenie duży wpływ wywierają pochodzenie, rodzina, cel życia, dążenia zawodowe, kondycja fizyczna, jak również małżeństwo i pozycja społeczna. W dwóch ostatnich dziedzinach życia będzie doświadczał największej siły i pewności siebie. Leopold nie miał tak zwanego szczęścia, napisze Sławomir Mrożek. To znaczy nic nie przychodziło mu samo, nic nie przychodziło mu łatwo. Nie należał do tych, którzy urodzili się w czepku, a nie pod szczęśliwą gwiazdą. Żadna dobra wróżka nie zjawiła się u jego kołyski. Kołyska stoi na Trębackiej 5 w Warszawie. Tyrmanda wydaje na świat 17-letnia wówczas blondynka Maryla, po której, jak sam przyzna, za 34 lata nie odziedziczy urody. Ale to jej niebieskie oczy jako pierwsze patrzą na niego z miłością. Tyrmand, pisarz, podaj dalej. Thank you.